To było 5 sierpnia 2011 roku. Tego dnia rankiem Andrzej Leper przyjechał do swojego biura w Alejach Jerozolimskich, pełen planów i nadziei na przyszłość. W perspektywie miał wyczyszczenie swoich spraw karnych i zbudowanie nowej politycznej rzeczywistości. Niebawem miało dojść do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, podczas którego Leper planował przekazanie dokumentów i materiałów audio dotyczących najbardziej tajemniczego przekrętu gospodarczego stulecia, gazowego przekrętu stulecia. Te materiały wprost uderzały w rząd Donalda Tuska. Ale tego dnia doszło do wydarzenia, które przekreśliło te wszystkie plany, bo Andrzej Leper popełnił samobójstwo. Było to niezwykłe samobójstwo. Andrzej Leper wszedł do łazienki, gdzie miał worek treningowy, bo ćwiczył boks amatorsko, przystawił krzesło, założył pętlę na szyję, odepchnął to krzesło, a następnie umarł. Taka jest wersja oficjalna, ale w sprawie pojawiło się wiele wątpliwości od samego początku. Jak to możliwe, że człowiek popełni samobójstwo, przystawiając krzesło, na którym nie zostawił ani jednego odcisku palca? Jak to możliwe, że założył sobie pętlę na szyję na niej, także nie ma ani jednego odcisku palca? Jak to możliwe, że zbagatelizowano materiały funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, które wskazywały jasno, że w momencie, w tym czasie, kiedy Andrzej Leper zginął, w miejscu śmierci przebywały inne osoby, zabezpieczono ślady trasy logiczne obuwia, a priori przyjęto decyzję o samobójstwie i tak pokierowano całą sprawę, by nikt nigdy tego nie wyjaśniał. Niespełna rok później, 12 czerwca 2012 roku, generał Sławomir Petelicki jadł ze swoją rodziną obiad w apartamentowcu, w którym mieszkał, ale zabrakło wody. Mieli takie pomieszczenie gospodarcze nieopodal garażu, miejsca garażowego. Zjechał windą, w jednym ręku trzymał baniak z wodą, by za chwilę dołączyć do rodziny, która spożywała obiad, a w drugim ręku, trzymając broń, przystawił ją do skroni i popełnił samobójstwo. I także w tym wypadku od razu pojawiło się szereg wątpliwości. Ci, którzy znali generała, na przykład Romuald Szeremietew, mówili o tym, że absolutnie nie planował zamachu na swoje życie, że obawiał się zamachu z rąk tak zwanych osób trzecich na swoje życie. Czy generał popełniałby samobójstwo w tak dziwnych okolicznościach, jeśli mogę użyć takiej przenośni przyrody, w garażu, w przerwie, w trakcie jedzenia obiadu, kiedy zjechał na dół, by wziąć z pomieszczenia gospodarczego wodę, której zabrakło rodzinie? Jak to możliwe, że strzelając do siebie z własnej broni w skroń, znów nie zostawił, znów w kontekście śmierci Andrzeja Lepera, ani jednego odcisku palca, chociaż ekspertyzy policjantów z Komendy Głównej Policji, z Komendy Stołecznej Policji były tu jednoznaczne, że używając takiej broni musiały zostać odciski palców. Był tam element jeszcze drugiej kuli, która nie wiadomo skąd się wzięła, wykonała dziwną parabolę. Opisaliśmy to wszystko, obie te historie w książkach. Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, tę drugą tragiczną historię generała, który nagle dokonał pewnej rewolty i z człowieka Donalda Tuska stał się najbardziej zaciętym wrogiem Donalda Tuska. I także, jak mówił Romek Szeremietew, miał zdeponowane pewne materiały na wypadek tego, gdyby spadła mu na głowę cegła w drewnianym kościele. Cegła mu nie spadła, ale popełnił w cudzysłowie samobójstwo. Nigdy nie wyjaśnione. Jako pierwsi zamieściliśmy w książce Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego całą dokumentację prokuratorską. Ci z Państwa, którzy przeczytali tę książkę albo przeczytają, będą zdumieni, jak w Polsce prowadzi się śledztwa. Bo jeżeli Państwo przeczytacie te dokumenty, to zobaczycie, każdy, kto ma oczy, to zobaczy i zrozumie, że to nie było samobójstwo. Niedługo wcześniej Jerzy Sutor, dyrektor 4 oddziału banku PKO BP, który współpracował z bandycką fundacją Pro Civili, miał stanąć przed prokuraturą, by opowiedzieć o wielu szczegółach dotyczących tej fundacji. Fundacji, którą założyli żołnierze WSJ, była to bandycka fundacja doprowadzająca do wielomiliardowych defraudacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z ministrem obrony narodowej Bronisławem Komorowskim, późniejszym prezydentem. Sutor miał nadzieję, że opowiedziawszy o szczegółach tych operacji, będzie miał złagodzony wymiar kary. Ale nie doszło do spowiedzi, dlatego że popełnił samobójstwo,
strzelając do siebie 3 razy. Te 3 wydarzenia stanowiły tylko drobny element w dziesiątkach podobnych, które miały miejsce w tamtym czasie. Co je łączyło? To, że wszystkie miały miejsce za czasów rządów tych poprzednich, Platformy Obywatelskiej, a także to, że nigdy nie zostały wyjaśnione. Opowiadam Państwu w kontekście, o tych wydarzeniach, w kontekście słów Jarosława Kaczyńskiego, które padły dosłownie kilka dni temu, a w których to przewodniczący PiS mówił o tym, że w Polsce może dojść do zabójstw politycznych. Wielu to wyśmiewało, przesadził, to nieporozumienie. Nie jesteśmy republiką bananową. Proszę Państwa, to nie jest nieporozumienie. W Polsce nie tyle może dojść do zabójstw politycznych, co wielokrotnie dochodziło do zabójstw politycznych. I każdy, kto się zapoznał z pewnymi materiałami, a są bardzo dokładnie opisane w naszych książkach, niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego, niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, cała dokumentacja, także prokuratorska. Nie będzie miał wątpliwości, każdy, kto się z tym zapozna, że w Polsce wielokrotnie dochodziło do zabójstw politycznych, ale nigdy nie zostały wyjaśnione. Jest wiele takich zawałów serca, tak zwanych samobójstw, gdzie człowiek strzela do siebie kilka razy, tajemniczych wypadków samochodowych. Nigdy to nie zostało wyjaśnione. Nigdy też ze zdefraudowanych miliardów nie wróciła do Polski nawet 1 złotówka. Ale ludzie ginęli. Tak więc to, o czym mówi Jarosław Kaczyński, to nie jest coś, z czego należałoby się śmiać, tylko coś, nad czym należałoby się pochylić i wyjaśnić. To, że nie udało się tego zrobić za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest wielkim grzechem zaniechania. Jarosław Kaczyński powiedział prawdę, że może dojść. Nie dodał, bo już w przeszłości dochodziło i to wielokrotnie. Pytanie, dlaczego powiedział o tym tak późno? I dlaczego za czasów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało rządy w swoich rękach, nie zrobiono nic, by wyjaśnić te sprawy. Tylko zamiatano je pod dywan. To jest mniej więcej ten sam błąd, tego samego rodzaju błąd zaniechania, jaki popełniono w odniesieniu do Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński także powiedział prawdę z mównicy sejmowej, kiedy mówił o tym, jest pan niemieckim agentem. Każdy, kto przeczytał książkę Niebezpieczne związki Donalda Tuska, wie, że Jarosław Kaczyński mówił prawdę. Donald Tusk był mocno powiązany, miał silne związki z niemieckimi służbami, był finansowany z niemieckich pieniędzy. Ale znów pada to pytanie, czemu powiedział tak późno? Czy tak późno się dowiedział? Przecież my o tym napisaliśmy w roku 2018 w książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Jeżeli wiedział, to Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, który jest współautorem tych wszystkich książek, to nie wiedział tego Jarosław Kaczyński? To jest niemożliwe. A zatem, jeśli wiedział, to czemu przez te wszystkie lata nie powiedział i mówi takie rzeczy, które są prawdziwe, ale dopiero teraz, kiedy nie ma władzy? A kiedy miał władzę, formalną czy nie, i mógł z tym coś zrobić, bardzo wiele zrobić, nie zrobił nic. To są te pytania, które niestety się nasuwają w kontekście prawdziwych, ale mocno spóźnionych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Proszę Państwa, to na skutek tych zaniechań mamy dzisiaj to, co mamy. Taka jest niestety prawda. Rządy Donalda Tuska to chyba widzi każdy, kto ma oczy, rozum, serce, posługuje się logiką i zdrowym rozsądkiem. To anarchia. To anarchia w zakresie prawa. Mówienie o tym dziś to mówienie, jakby powiedzieć o wodzie, że jest mokra. To jest to, co zrobiono z telewizją publiczną, z prokuraturą, co za chwilę według zapowiedzi ma się stać z Trybunałem Konstytucyjnym, potem może z Narodowym Bankiem Polskim, na końcu pewnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Wyraźnie widać, że prawo dla tych ludzi kompletnie nie istnieje. Bo realizują je tak, jak powiedział Donald Tusk, tak jak je rozumiem. Równie dobrze mógłby to powiedzieć bandyta napadający na dyliżans, który grabi ludzi, mówiąc, realizuje prawo tak, jak je rozumiem. Prawo
bandyty, prawo silniejszego. Więc całkowita destrukcja prawa, całkowita destrukcja moralności i etyki. To, co się robi naszym dzieciom, którym odbiera się prawo do mocnego, realnego poznania naszej literatury, naszej historii, tożsamości i spuścizny naszych przodków, bo do tego zmierza to ograniczanie dzieciom nauki. Nie dla ich dobra, tylko dla ich ogłupiania. Dokładnie tak samo robili zaborcy i okupanci naszej przeszłości. To jest mydlenie ludziom oczy, kiedy mówią o tym, że to robią dla dobra dzieci. Robią to po to, by mieć ludzi niewykształconych, nieświadomych, kim są, jaka jest ich kultura, tradycja, spuścizna. Chodzi o wynarodowienie. Nie bójmy się tego słowa, dokładnie o to chodzi. Więc mamy destrukcję w zakresie prawa, destrukcję w zakresie moralności, destrukcję w zakresie etyki, destrukcję w zakresie gospodarki. To, co się mówi w tej chwili o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, że to jest gigantomania, że nie powinno tego być. Ostatnio troszeczkę zmieniono ton. Dlaczego? Dlatego, że mają dane z Wielkiej Brytanii, mają dane informacje Stanów Zjednoczonych, mają także informacje, jak na to patrzy opinia publiczna w Polsce i mają wreszcie twarde dane pokazujące, że to jest coś niebywałego. Stworzenie takiego portu w sercu Polski, że to naprawdę może napędzić gospodarkę. To był akurat bardzo dobry pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Ale mają też Niemców, którzy ostatecznie zdecydują, a oni już zdecydowali, że tego ma nie być. Dlaczego? Bo to zaburzy interesy niemieckie we Frankfurcie, Berlinie. To, co dobre dla Polaków, niedobre dla Niemców. To nie jest tajemnicą dla nikogo, kto przeczytał tę książkę Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Dokładnie tak samo Donald Tusk działał w przeszłości, kiedy był premierem. Destrukcja w Polsce, by zyskiwali Niemcy. Dzisiaj Państwu sypią piaskiem w oczy, mówiąc, że decyzja nie zapadła. Zapadnie po audycie. Dlaczego? Bo skoro mają tyle danych na tak od opinii publicznej w Polsce, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, to bardzo trudno powiedzieć nie, ale można zagrać na zwłokę. Po wyborach samorządowych, po wyborach do Europarlamentu i wtedy dopiero podjąć decyzję na nie, bo do następnych wyborów prezydenckich będzie dużo czasu. Ludzie zapomną. Opowie się im tyle bajek, tak będzie się sypać piaskiem w oczy i mydlić oczy, że będą do końca zdezorientowani i może nawet uwierzą, że CPK to był zły pomysł. W tle oczywiście są Amerykanie. Tu jest ten element niepewności. Bo jeżeli Amerykanie nacisną na Niemców, ci za jakąś cenę, taką czy inną, być może ulegną i pozwolą Tuskowi to zrealizować. Ale jeżeli ten czynnik nie nastąpi, to bądźcie Państwo pewni, że ten audyt wypadnie negatywnie. Bo chodzi tylko o to, by zyskać czas, byście Państwo jeszcze nie w tym momencie zobaczyli prawdę. Bo potrzeba Waszych głosów na kolejne wybory, te samorządowe i te do Europarlamentu. Więc Tusk i reszta tej hordy będą mylić Państwu oczy. Ale oni, w zasadzie ich szefowie niemieccy, decyzję co do zasady podjęli. Więc destrukcja w wymiarze gospodarczym. Ostatnio obserwujemy to, co także zapowiadaliśmy w naszych książkach. Destrukcja w wymiarze obronności. Te buńczuczne, aroganckie słowa w odniesieniu do republikanów musiały wywołać taką retorsję. Tusk o tym wiedział, ale zrobił to z pełną świadomością. Dlaczego? Dlatego, że gra dzisiaj na modę niemiecką. Wyrzucić Amerykanów z Europy. Grajmy z Berlinem i z Paryżem, to znaczy bądźmy podnóżkiem Berlina i Paryża. Amerykanie mają swoje interesy i wielokrotnie także nas ogrywali. Ale jednak są jakimś punktem odniesienia, alternatywnym, przeciwstawnym Berlinowi, a więc są jakąś szansą z naszej perspektywy. Mimo, że oczywiście realizują swoje interesy i to też powinniśmy zawsze pamiętać. Ale Donald Tusk realizuje to, czego oczekują Niemcy. Więc to nie były przypadkowe słowa. One musiały wywołać retorsję ze strony amerykańskich republikanów i wywołały. Były to słowa gniewu, słusznego w moim przekonaniu, bo wypowiedź Tuska była bardzo arogancka, gdzie on tam odnosi się do Reagana,
obrzydliwy cwaniak. Gra na takich nutach, na których nigdy nie powinien grać. Dlatego, że gdzie jemu do tej miary polityków? Ale to było wszystko obliczone właśnie na ten gniew. Może Amerykanie rzeczywiście będą traktować Polaków tak, jak Donald Tusk sobie tego życzy. Czyli tak, jak życzą sobie tego znów Niemcy. To jest ta gra, bardzo niebezpieczna. A więc bezprawie, niszczenie naszej moralności, niszczenie naszej spuścizny, niszczenie naszej gospodarki, niszczenie naszej obronności. Tyle mamy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni z tych 100 dni miłości, o których mówił Donald Tusk. W międzyczasie oczywiście działanie tak zwanych silnych ludzi, czyli regularnych bandytów, bezprawne przejmowanie prokuratury, aresztowanie posłów Kamińskiego i Wąsika, o których Państwu mówiłem, że odnosząc się wyłącznie do afery gruntowej, wyłącznie na tym się skupiając, postąpiono bandycko z nimi, dlatego że gdyby w oparciu o takie mechanizmy, dokumenty legalizacyjne, tworzenie pewnej kombinacji operacyjnej, zamykać oficerów czy prowadzących służby specjalne, to chyba żaden oficer służb specjalnych w Polsce, nie tylko w Polsce, nie byłby wolny. Więc ewidentna pokazówka, na zasadzie możemy zrobić wszystko, nawet wyprowadzić tych ludzi z Pałacu Prezydenckiego wcześniej, traktując prezydenta Polski jako figuranta, blokując jego wyjazd z Belwederu autobusem. Może to była kombinacja operacyjna, to wie już chyba każdy z Państwa, kto ogląda te programy i kto posługuje się logiką i zdrowym rozsądkiem. Więc tak wygląda kilkadziesiąt dni ze 100 dni miłości rządów Donalda Tuska, którego Niemcy tu przysłali właśnie po to, by siał destrukcję i zniszczenie. Bo tak jak za poprzednich rządów mamy tracić my, mają zyskiwać Niemcy. Do tego oczywiście dochodzi także element zemsty. Bo to, że Tusk jest człowiekiem cynicznym i skrajnie złym, to każdy, kto przeczytał naszą książkę Niebezpieczne związki Donalda Tuska, wie doskonale. Nawet ludzie, którzy mu sprzyjają w sensie politycznym, mówili nam, mówili to nawet pod nazwiskiem. Kiedyś byli jego druhami, współpracownikami, towarzyszami. Krzysztof Wyszkowski, Paweł Piskowski, ludzie z różnych, można powiedzieć, odsłon politycznych, ale i oni, i wielu innych, którzy nawet do dziś są bliżej Donalda Tuska, mówili to samo i mówią nadal. Równie mściwego człowieka w polskiej domenie politycznej nie ma. Równie złego i równie mściwego. Bo pamięta do siódmego pokolenia. To jest cecha małych, słabych ludzi, tchórzy w rzeczywistości. Taka mściwa podłość. Donald Tusk jest człowiekiem mściwym i jest człowiekiem podłym. Przekonali się o tym nawet ludzie, którzy razem z nim albo gdzieś byli w tle, zakładali Platformę Obywatelską. Proszę Państwa, to było 11 sierpnia 2001 roku w hotelu Sheraton. Kulisy powstania Platformy Obywatelskiej są owiane pewnego rodzaju tajemnicą, ale niejaki Gromosław Czempiński obwieścił, że to on i podległe mu służby specjalne zakładały Platformę Obywatelską. Formalnie zakładało trzech ludzi. Panowie Płażyński, Olechowski, Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski i Donald Tusk. Ale generał Czempiński, człowiek wywiadu PRL, obwieścił, że to on był faktycznym założycielem Platformy Obywatelskiej. Zrobił to w niezwykłych okolicznościach, w sytuacji, w której groziła mu odsiadka. Gromosław Czempiński był oficerem prowadzącym Andrzeja Olechowskiego w czasie, kiedy był na placówce w Genewie, mówię oczywiście o Czempińskim, a kiedy w rzeczywistości zajmował się inwigilacją środowisk kościelnych. Ale właśnie wtedy był oficerem prowadzącym Andrzeja Olechowskiego, który miał pseudonim Must. Więc ta jego znajomość z Olechowskim, z jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej, rzeczywiście miała miejsce. Ale przez wiele lat milczał o kulisach powstania Platformy Obywatelskiej. I nagle
powiedział, że to on i służby specjalne wymyśliły tę platformę i taki skład osobowy. Było to zdumiewające, ale nie do końca. Jeżeli ktoś rozumiał tę grę, wiedział, że nie do końca. Zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego opowiadam tę historię opisaną także w książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Gromosław Czempiński miał za czasów Prawa i Sprawiedliwości w roku 2006 postawione zarzuty karne w związku z prywatyzacją telekomunikacji polskiej LOT-u z TN-u. Chodziło o działanie dotyczące nielegalnego uzyskania środków w wysokości ponad 1 miliona euro i prawie 1,5 miliona złotych z tak zwanej prywatyzacji, gdzie de facto chodziło o to, by za bezcen przekazać te ważne spółki w inne ręce, obce ręce. Były to działania przestępcze. I za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tego z roku 2006-2007, postawiono mu w związku z tym zarzut. Ale niedługo do władzy doszedł Donald Tusk. I sprawa została przyhamowana, ale nie umorzona. Ona cały czas tliła się i stanowiła realne, potencjalne zagrożenie, że prędzej czy później generał Gromosław Czempiński trafi do więzienia, trafi za kraty. I wtedy przypomniał Donaldowi Tuskowi i innym, a był to rok 2010-2011, że to on założył Platformę Obywatelską, dając sygnał, że za chwilę może powiedzieć więcej, może powiedzieć wiele szczegółów. Dla ludzi znających realia służb specjalnych i tej politycznej rzeczywistości to był realny sygnał, bardzo konkretny i zrozumiały. Jeśli czegoś nie zrobicie z moją sprawą, za chwilę powiem więcej. Kto wie, co wydarzy się dalej. Dla Donalda Tuska był to bolesny cios. Ale ponieważ zbliżały się wybory, wytrzymał kilka miesięcy i nie zrobił z tą historią absolutnie nic, mimo że Czempiński w tym swoim przekazie dawał kolejne komunikaty, że za chwilę może powiedzieć więcej. Dawał je także na początku jesieni 2011 roku, publicznie, tuż przed wyborami. Donald Tusk wytrzymał ten czas, nie zrobił nic, minęły wybory i tuż po wyborach, na początku listopada 2011 roku, Gromosław Czempiński został aresztowany. Było to dokładnie 22 listopada 2011 roku. Podlegało pod Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralne Biuro Antykorupcyjne, którym rządził człowiek Tuska, niejaki Wojtunik. Przysłał swoich ludzi, czy za kuli Czempińskiego w kajdanki jak pospolitego bandytę, zaprowadzili do prokuratury, gdzie postawiono mu bardzo mocne kolejne zarzuty dotyczące tych spraw z informacją o tym, że tak naprawdę powinien zostać za kratami. Bo śledztwo trwało od roku 2006 i były tam stawiane pierwsze zarzuty wielu ludziom, a Czempiński był objęty tym śledztwem. I nagle stawiają mu bardzo mocne, konkretne zarzuty z informacją, że tak naprawdę powinien iść za kraty, ale ponieważ no nie ma obaw, że będzie mataczył. W związku z tym zostaje wypuszczony. Ale nie wiadomo, co będzie dalej. Może odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy, ale zarzuty są formalnie postawione. Przed nim perspektywa bardzo poważnego procesu z perspektywą odsiadki w tle. Proszę Państwa, było to zdumiewające, dlatego że w takich sprawach, w których dochodzi do wielomilionowych defraudacji, a w tych sprawach dotyczących spółek Skarbu Państwa, LOT-u, TN-u i Telekomunikacji Polskiej dochodziło do wieloset-milionowych defraudacji. Akurat w stosunku do Czempińskiego zarzuty dotyczyły kwoty ponad 1 000 000 euro i 1,5 miliona złotych. Ale całość na szkodę Skarbu Państwa miała wynosić setki milionów. W tak ważnych sprawach na ogół człowiekowi, którym stawia się zarzuty, zatrzymuje się go co najmniej na kilka miesięcy w areszcie. A już na pewno argument, w którym mówi się,
człowiekowi, który wiele lat kierował służbami specjalnymi i jest doświadczonym oficerem wywiadu, że wypuszczamy, bo nie ma obaw, że będzie pan mataczył, był absurdalny. Bo kto może lepiej mataczyć niż człowiek mający takie koneksje, taką wiedzę, takie doświadczenia i takie możliwości, jak bardzo doświadczony oficer wywiadu, mający wiele koneksji w Polsce i na świecie. Generał Czempiński zrozumiał ten przekaz, zrozumiał, że jest to działanie z najwyższej góry. I natychmiast pobiegł do mediów. Pierwszy wywiad został udzielony w gazecie Rzeczpospolita, bardzo obszerny na dwie kolumny. Generał Czempiński opowiedział o tym, bardzo szanuje Donalda Tuska, uważa go za męża stanu, najbardziej wybitnego polityka w najnowszej historii Polski. Prokuratorze nie ma nic do zarzucenia, robią swoje, ale to jest pomyłka, bo on jest człowiekiem niewinnym, jest bielszy niż biel, jest krystaliczną postacią. On tak naprawdę nie chciał niczego złego zrobić, no powiedział parę zdań za dużo, nie do końca przemyślanych, żałuje. Naprawdę chce się skupić tylko na synu, który jest chory, wymaga opieki. Chce wyjechać do Ameryki, bo tam ma przyjaciół, bo kiedyś pomógł amerykańskim dyplomatom wydostać się z Iraku. I tam chce w spokoju dożyć swoich dni. Chce wyjechać z Polski, nigdy nikomu już nic złego nie powie, chce zniknąć z domeny publicznej. Jednym słowem, mea culpa, uderzenie się w piersi, darujcie, nigdy więcej już nie będę. I takich wywiadów udzielił kilku w tamtym czasie. Po takiej skrusze Donald Tusk, bo to musiała być decyzja z samej góry, zdecydował. To musiała być decyzja, która nie mogła zapaść bez jego wiedzy. Co najmniej bez jego wiedzy. Jeśli nie na jego rozkaz, oczywiście ciężko to udowodnić, bo na takie rzeczy nie powstają żadne dokumenty. To się dzieje na zasadzie przekazania słownego. Gdzieś ktoś na górze, tak to powiedzmy, zdecydował, że po takiej skrusze i po takich hołdach na rzecz Donalda Tuska śledztwo zostało spowolnione. Dramatycznie spowolnione i przez kilkanaście lat nie działo się w nim w sprawie kompletnie nic. Sprawa wróciła i trafiła na wokandę, wróciła do swojego biegu 3 lata temu, by ostatecznie trafić na wokandę w styczniu 2023 roku. A te zarzuty zostały postawione Czempińskiemu 22 listopada 2011 roku. A więc 12 lat totalnego spowolnienia. W tej chwili sprawa jest na wokandzie. Zobaczymy, jaki będzie jej finał. Jestem gotów założyć się z Państwem, że w obecnej rzeczywistości znowu nastąpi totalne spowolnienie. I ta sprawa będzie toczyła się jeszcze długo. Być może tak długo, by nigdy się nie skończyć. Bo dzisiaj znowu Donald Tusk wrócił. I tego typu sprawy, w których mogłyby wyjść na światło dzienne pewne rzeczy z przeszłości, niewygodne dla obecnej władzy, będą zamiatane pod dywan. A przecież kto jak kto, ale człowiek, który sam powiedział, że zakładał Platformę Obywatelską w tajemniczych okolicznościach, mógłby powiedzieć o Donaldzie Tusku and consortes naprawdę dużo. Ale nie mówi, dlatego że czeka na kolejne ruchy. Jeżeli te ruchy będą spowalniane, tak jak to wyglądało przez ostatnie lata, prawdopodobnie nigdy nic nie powie i o wielu rzeczach się Państwo nie dowiecie. Ale gdyby przyspieszono sprawę, ma elementy nacisku, by się odgryźć. Donald Tusk to wie. Nie wiemy, co jest w tle, bo w tego typu historiach wielu ludzi właśnie znajduje się w sytuacji, w której spada im na głowę drewniane w drewnianym kościele cegła. To jest to, o czym mówi Jarosław Kaczyński, o zabójstwach politycznych. Ale ci ludzie o tym wiedzą, zwłaszcza ludzie służb specjalnych i też się zabezpieczają, że gdyby im rzeczywiście taka cegła spadła na głowę w drewnianym kościele, to pewne dokumenty mogą ujawnić się nawet po ich śmierci. Więc obserwujmy to wydarzenie, obserwujmy proces pana Grosława Czempińskiego, bardzo zaciszony, bardzo w tle, bo jest to bardzo ciekawy proces, a który bardzo wiele mówi i o kulisach Platformy Obywatelskiej, i także o mściwości i pewnych cechach charakteru Donalda Tuska.
Więc jeżeli Państwo się uśmiechacie, wracam do tych słów, o których zacząłem to dzisiejsze spotkanie, na te słowa, które wypowiedział Jarosław Kaczyński o tym, że mogą się wydarzyć zabójstwa polityczne w Polsce, to proszę, przestańcie się Państwo uśmiechać, tylko zapoznajcie z konkretną wiedzą dotyczącą tych, którzy odeszli w niezwykle tajemniczych okolicznościach, o których mówiłem w tym programie, a których odejście nigdy nie zostało wyjaśnione. Taką mamy, proszę Państwa, dzisiaj niezwykłą rzeczywistość. O tych wszystkich rzeczach, o których tu Państwu powiedziałem, nie dowiecie się w zasadzie z żadnych mediów głównego nurtu. Nie ma na to żadnej szansy. Piszemy to w naszych książkach, z którymi przebijamy się z niezwykłą trudnością, bo są totalnie zaciszane, chociaż są prawdziwe, a więcej. Dlatego są zaciszane, że są prawdziwe. Ale jeżeli Państwo oglądacie przekaz mediów głównego nurtu, to miejcie Państwo świadomość, że jesteście poddawani absolutnemu praniu mózgu. To jest to, o czym mówiłem. Termin, który poznałem na drugim roku studiów psychologicznych, kiedy wyjaśniono nam, że tak naprawdę nie ma na to odpornych, bo to jest metoda na zasadzie odrzemyczka do koziczka, na zasadzie gotowania żaby, która wrzucona do wrzątku zginie, wrzucona do wody podgrzewanej na wolnym ogniu, przegapi punkt między życiem a śmiercią i wrzucona do wrzątku ocaleje, wrzucona do tej zimnej wody podgrzewanej zginie, bo przegapi ten dramatyczny punkt między życiem a śmiercią. Oglądając media głównego nurtu, z których nie dowiecie się tego przekazu, tego typu przekazu, jaki my tutaj przedstawiamy Państwu w naszych programach, miejcie Państwo świadomość, że jesteście jak ta gotowana żaba. Nie ma na to odpornych. Niektórzy mówią, ja wiem swoje, będę to oglądał, żeby wiedzieć, co wróg myśli. Moja propozycja, a w zasadzie sugestia, nie oglądajcie Państwo tego, bo nie ma na to odpornych. Przypomnę tylko, że to, co Amerykanie nazwali praniem mózgu, wymyślili Chińczycy w odniesieniu do jeńców amerykańskich z łodzi USS Pueblo, których złapali i poddawali właśnie takiej powolnej, wielomiesięcznej indoktrynacji. Napisz swój życiorys, popraw go, uzupełnij, napisz w tym życiorysie, co jest niewłaściwe w Stanach Zjednoczonych, wreszcie napisz, co jest tak naprawdę złego w Stanach Zjednoczonych. Krok po kroku przesuwane za dodatkową miskę ryżu, za takie drobne gratyfikacje. No w końcu, jak to wszystko napisałeś, no to może to podpisz. No napisałem, no to podpiszę. Jak to napisałeś, podpisałeś, to może odczytaj to przed radiowęzeł. Skoro podpisałem, napisałem, podpisałem, no to przeczytam. Po wielu miesiącach człowiek zatracał tę czujność i znajdował się po tej stronie, o której mówi się, że jest już stroną zdrady. Że to jest już to przekroczenie tej cienkiej czerwonej linii, za którą zaczyna się zdrada. Kiedy doszło do wymiany jeńców, Amerykanie zrobili drogę wstecz, bo zobaczyli ludzi kompletnie odmienionych. Co z nimi zrobiono? Jak zrobiono, że ich sposób myślenia całkowicie się zmienił? Pokonali tę drogę wstecz, odkręcając jakby to, co zrobili Chińczycy, wielomiesięczny znowu proces, i nazwali to, co udało się Chińczykom, praniem mózgu. Od tego powstał ten termin, od żołnierzy, marynarzy z łodzi USS Pueblo. Proszę Państwa, tak jak to działało na tych żołnierzy wytrenowanych, przygotowanych do tego typu indoktrynacji, a jednak całkowicie bezwolnych, bezbronnych w stosunku do takiej długofalowej metody manipulacji, mistyfikacji i ogłupiania, dokładnie to robi się z Państwem w tych różnych TVN-ach i innych tego typu mediach. Moja propozycja, sugestia, nie oglądajcie Państwo tego. Jeśli chcecie zachować realne myślenie i normalny, zdrowy ogląd świata, nie ma na to odpornych. Trzeba mieć tego absolutną świadomość. To, co my robimy w tym programie, w tego typu programach, to, co będziemy robić za chwilę, to, co robimy w naszych książkach, to jest uczciwe doinformowywanie. Idziemy pod prąd, jak pstrągi, które zawsze płyną pod prąd, czy łososie. To jest trudna droga, dużo trudniejsza, ale jedyna właściwa. Pytacie Państwo o nasz ruch, Ruch Obrony Polaków. To już działa. Za chwilę będziemy Państwu przedstawiać kolejne elementy naszej działalności. Witold Gadowski odbywa w zasadzie już dziś,
kiedy nagrywamy ten program, spotkanie za spotkaniem, mówi, reakcje Państwa są wspaniałe. Po kilkaset osób na każdym spotkaniu. Rafał Piech buduje struktury w całym kraju. Polska jest jedna, czy alternatywnie Panem jest Jezus. Wiele z tych struktur gdzieś po wyborach niektórzy zastanawiali się, co dalej. To jest praca, która ma jakby podtrzymać i rozwinąć tę działalność. My z Tomaszem Budzyńskim mocno pracujemy nad tym, by ostatecznie szlify, to są ostateczne szlify, myślę, że w niezwykłej książce. Koniec Polski, znakiem zapytania, z podtytułem Ile zostało nam czasu? Bardzo ważna książka, gdzie mamy rewelacyjne informacje zza oceanu, ale także informacje, które Tomasz wydobył ze swojej dawnej firmy, czyli z ABW, oparte o naprawdę takie materiały, które myślę, rzeczywiście mogą zmienić myślenie u wielu osób. Jesteśmy rzeczywiście dziś w punkcie, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć. I ta książka jest, będzie dla wielu spośród Państwa pewnego rodzaju katarzis. To jest ostatni moment na przebudzenie, więc pracujemy. Każdy z nas na swoim odcinku frontu z tej grupy, którą Państwo nazwaliście GPS-em. Gadowski, Piech, Sołliński. My także niebawem wyruszamy w Polskę, by spotykać się z Państwem w różnych miejscach kraju i za granicą. To jest to, co jest odtrutką na tą dezinformację, którą Państwo, być może niektórzy, nie mając za dużo alternatywy, sięgacie na zasadzie jestem na to odporny, obejrzę i tak mam swoje zdanie. Nie oglądajcie Państwo tego. Słuchajcie tego, co prawdziwe. My także niebawem ruszamy na spotkania. W lutym nie będzie ich wiele, dlatego że to są te ostatnie szlify i przygotowywanie pewnych elementów, także tych, o których jeszcze dziś nie mogę powiedzieć. Ale jedno z tych spotkań będzie już niebawem. Będzie dokładnie 16 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury przy ulicy księdza Piotra Ściegiennego 2 o godzinie 17 w Kielcach. Wojewódzki Dom Kultury. Na to spotkanie serdecznie Państwa zapraszam. 16 lutego, czyli już niebawem, w najbliższy piątek. Natomiast kolejne spotkania będą już w marcu, czyli też niebawem. To jest to, co będziemy próbować robić krok za krokiem. Docierać do Państwa od wielkich miast do małych miasteczek i wsi. Wszędzie, gdzie tylko to możliwe. Droga od podstaw na zasadzie przed nami wielki szczyt, jest daleki. Ale trzeba do niego dojść, idąc krok za krokiem. Praca od podstaw. Wierzę, że wykonamy tę pracę razem wspólnie, bo ludzie doinformowani będą wiedzieli, jak się bronić przed anarchią, bezprawiem, a czas jest naprawdę trudny, bo mamy wojnę na wschodzie, która, jak mówiliśmy wiele razy, nie jest dogasającym ogniskiem, lecz zarzewiem większego pożaru. I mamy to szaleństwo z zachodu, którego przedstawicielem jest Donald Tusk, a które niestety łączy się z tym szaleństwem ze wschodu. I na to wszystko nałóżmy także to, co wcale nie przygasło, a o czym miał w tym tygodniu mówić Robert Bąkiewicz w Sejmie, ale niestety pan Hołownia przełożył, nie wiadomo na kiedy, wystąpienie Roberta Bąkiewicza. Miały być omawiane dwa obywatelskie projekty ustaw. Pierwszy nazywany skrótowo o obronie chrześcijan, mówiący o tym, że kto publicznie wyszydza Kościół lub także inny związek wyznaniowy, może podlegać karze pozbawienia wolności nawet do lat dwóch. To był jeden projekt. Drugi, właśnie ten z udziałem Roberta Bąkiewicza, miał dotyczyć ochrony własności przed roszczeniami dotyczącymi tak zwanego mienia bezdziedzicznego. To jest projekt, obywatelski projekt ustawy z roku 2020. Dzień wczorajszy miał być tym dniem, bo nagrywamy ten program w sobotni ranek, w którym Robert Bąkiewicz miał to przypomnieć, bo to nie jest historia, która odeszła, to wciąż trwa. Śmiertelne zagrożenie dla Polski, o którym mówiliśmy Państwu, powiedzieliśmy Państwu w trzech książkach, Powrót do Jedwabnego i także w filmie pod tym tytułem, który można obejrzeć na naszej stronie. Serdecznie Państwu polecam. Po tym, jak zniszczono nasz kanał 2 lata temu i odbudowywaliśmy go kompletnie od zera, właśnie za ten film. A film zniknął z przestrzeni publicznej, ale na naszej stronie wciąż jest. I o tym miał właśnie mówić Robert Bąkiewicz.
o tym, że to zagrożenie jest absolutnie realne, że ten obywatelski projekt ustawy z roku 2020, on zyskuje wręcz na aktualności, bo ta scena z naszego filmu Powrót do Jedwabnego, kiedy Jerzy Kwaśniewski w końcowej sekwencji mówi, że nasza sytuacja międzynarodowa będzie szczególnie trudna, a nagrywa tę wypowiedź w 2019 roku, wtedy nastąpi decydujący atak ze strony Żydów, którzy ani na krok się nie zatrzymują w tym, by elementami nacisku i międzynarodowego szantażu wymusić na nas te wieloset miliardowe roszczenia, których jeśli nie spłacimy, będziemy spłacać inaczej, czyli naszą ziemię. I o tym właśnie miał mówić Obert Bąkiewicz, ale niestety nie powiedział, bo pan Hołownia przesunął to ad acta, nie wiadomo na kiedy. Więc nie było mowy o obronie chrześcijan i nie było mowy o obronie Polski i Polaków przed tymi bezzasadnymi, absolutnie absurdalnymi roszczeniami organizacji żydowskich, które Norman Finkelstein nazwał przedsiębiorstwem Holokaust. Te wszystkie elementy, można powiedzieć, skupiają się dzisiaj w jednym miejscu. To zagrożenie, o którym miała być mowa wczoraj w Sejmie, to zagrożenie ze wschodu, z zachodu i to zagrożenie od środka, którego przedstawicielem jest Donald Tusk. Żeby to wszystko zrozumieć, być na bieżąco i się temu przeciwstawiać, potrzeba... Napoleon mówił trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. My mówimy informacji, informacji i jeszcze raz informacji. Tak więc ta książka, najbliższa książka, Koniec Polski, znakiem zapytania. Te nasze spotkania i te programy, którym niedługo nadamy nową formę, służą właśnie temu, informacji. Jeżeli ktoś z Państwa uznaje, że może nas w tej walce wesprzeć, jak zawsze, bo idziemy drogą absolutnej niezależności, prosimy o to wsparcie. Mamy czyste sumienie, czyste serca, różne łotry, różne łobuzy szukają teraz w różnych miejscach, kto jaką tam dostał fundację, dotacje, kto dostał jakie tam środki, z jakich pieniędzy państwowych, publicznych i tak dalej. My mamy czyste serca, czyste sumienia. Nigdy nie zabiegaliśmy nawet o złotówkę grosza publicznego, bo wiedzieliśmy o tym, że kto bierze od polityków, służy politykom takim czy innym. Jesteśmy naprawdę niezależni i to jest co, dlaczego możemy z czystym sercem apelować do państwa. Bo nigdy nie sprzedaliśmy się żadnemu politykowi. Zawsze szliśmy drogą niezależności. Tak było, tak jest, jak będzie, dopóki państwo będziecie z nami. My będziemy dla państwa przekazywać to, co jest państwa własnością, czyli prawdę po prostu. Do zobaczenia w Kielcach już niebawem, 16 lutego i niebawem w nowej odsłonie naszego kanału. Raz jeszcze dziękuję, że jesteście państwo z nami i polecam naszą książkę Koniec Polski. Ile zostało nam czasu? Do zobaczenia z Panem Bogiem.